Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na ulicy Długiej i mamy tu choinkę już na święta postawioną. Idziemy dalej, tam gołąbki karmią. Jakiś zawodnik tam tańczy koło gołębi. Coś tam sobie jakieś wytańcowuje. Zawodnik czy zawodniczka, nie wiem kto to jest. Muzykę puścił sobie w radiu i sobie tańczy. Facet chyba. Z głośnikiem tańczy. No, dziwne rzeczy się dzieją na tej ulicy. Tutaj tańczą, tam grają. A tu jakieś dobre jedzonko pewnie mają. O. Miątki. Pod choinką tutaj naprzeciwko gra muzyka. To już kolędy lecą. Zdjęcia sobie robią, widać też. No na Długiej turyści jeszcze chodzą, bo dzisiaj mamy 14 stopni nad w słońcu widziałem było, prawda? Także jest w miarę ciepło, no tutaj słońca nie widać na Długiej, ale za murami widać słoneczko, jak jechałem samochodem, to świeciło ostro, trzeba było okulary założyć. Tu mamy Neptuna. Neptun dzisiaj nie leje wody, a wiadomo kto leje wodę, jak Neptun nie leje, to leje prezydent wodę Gdańska. Tak to jest. Proszę, tutaj macie herb Gdańska ładny. Buratusa z tyłu. No i choinka w tle. Gwiazdą, tam u góry leci samolot. Turyści zagraniczni, słychać mówią. To jest ratusz Górnego Miasta, The Main Town Hall. No, powoli to się zjeżdżają na czasy, na świąteczne czasy też przyjeżdżają turyści. Bo ratusza tam turyści zwiedzają. A to jest informacja turystyczna. Idziemy dalej.
No tutaj taki jest ładny ptak, co trzyma taką Michę trzyma. Proszę bardzo, ciekawy element w Gdańsku. Zobaczymy to, zrobimy powiększenie. O. Świadkowie Jehowi agitują. Idziemy dalej. Tu już mamy Muzeum Gdańska, Ratusz Główny miasta. Wejście, galeria palowa. No kiedyś tu była restauracja palowa, ale już teraz już galerię zrobili palową, nie ma restauracji, zlikwidowano. Muzeum odebrało lokal swój właściwie, który był w dzierżawie dla restauracji palowej. Tu mamy cepelię. Cepelia tak wygląda. Cześć. Idziemy dalej. Teatr w oknie. No tu latem w oknie występy są. Okna otwierają, zdejmują. I tu artyści występują też. Tak to wygląda tutaj w Gdańsku. Dzisiaj no wiatr trochę wieje, zimny dość jest. Ale generalnie nie jest tak jak na tą porę roku, czyli mamy zimę, 18 grudnia, proszę Państwa, to nie jest tak źle. To jest jeszcze w miarę elegancko. No tam dalej za tą bramą, koło katowni jest jarmark bożonarodzeniowy, no, ale tam już nie będziemy iść. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, dla Was z ulicy Długiej. Zdrowych, wesołych świąt życzę wszystkim oglądającym ten film. Dziękuję.